Poszukując odmian kiszonkowych, kukurydzy kierujemy się różnymi cechami, takimi jak na przykład plon ogólny świeżej masy, plon ogólny suchej masy, również strawnością całych roślin, jak i energią materiału kiszonkowego, która będzie odpowiadać za produkcję zarówno mleka, jak i mięsa w hodowli zwierzęcej. Nowością na rynku właśnie kiszonkowych odmian jest SM Bard, zarejestrowana w roku 2022 odmiana OVO 250-260 z hodowli roślin Smolice. SM Bard to odmiana kiszonkowa zarejestrowana w 2022 roku ze świetnymi wynikami. Świetnymi wynikami zarówno w kierunku ogólnej świeżej masy, jak i suchej masy, co potwierdza zarówno rok doświadczeń 2020, jak i rok 2021, gdzie odmiana zajęła drugie miejsce właśnie w procesie rejestracji, a także w przeliczeniu tych wyników na porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe. SM Bard to odmiana tworząca masywny pokrój roślin, dosyć wysokich, sięgających do 3,5, a nawet 4 metrów, o bardzo dobrej strawności całych roślin i dużym udziale kolb. Obfite ulistnienie będzie pracowało tutaj nad masą wegetatywną, a tym samym paszą objętościową, którą będziemy zbierać przy bardzo dobrej zdrowotności liści i bezpieczeństwie, jeżeli chodzi o wyleganie. SM Bard buduje bardzo dobrze zaziarnione kolby. Kolby z ziarnem typu Flint Dent sprawdza się również na słabych stanowiskach, co powoduje, że może być w zasadzie ta odmiana uprawiana w zakresie całego kraju. Wysoka tolerancja na suszę daje dodatkowe bezpieczeństwo właśnie w sezonach tych trudniejszych, gdzie panują trudniejsze warunki wilgotnościowe i nawet w takich warunkach jesteśmy w stanie uzyskać wysoki plon suchej masy przy bardzo dobrej korelacji, jeżeli chodzi o właśnie udział kolby. Spoglądając na wyniki oficjalne odmiany SM Bard, widzimy, że w latach rejestracji czy doświadczeń rejestracyjnych 2020-2021 zajęła ona bardzo dobrą drugą lokatę po odmianie ES Sky Tower. Patrząc na wyniki świeżej masy i odchylenia od wzorca, w zasadzie w roku 2021 plonowała o 63 decytony wyżej od wzorca, a w roku 2020 o 92 decytony. Patrząc na rozkład właśnie plonów suchej masy, w roku 2021 odmiana ta średnio plonowała o 3,7 decytony więcej od wzorca, w roku 2020 aż o 11,7. To te właśnie wyniki spowodowały, że jest to odmiana, która osiągnęła w latach rejestracji i w momencie roku rejestracyjnego drugie miejsce właśnie w swojej grupie wczesności. Patrząc na również wyniki oficjalne, ale odnoszące się do plonu świeżej masy w roku 2021, tutaj ten plon wyniósł 110% wzorca w przeliczeniu na wzorzec właśnie porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego, co dało jej drugą lokatę, o której już mówiłem. Idąc dalej w kierunku całościowych wyników, zarówno pochodzących z
procesu rejestracji, jak i w przeliczeniu na porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe, widzimy, że w każdym roku i w każdej badanej cesze czy plonu ogólnego świeżej masy czy plonu ogólnego suchej masy widzimy znaczną przewagę odmiany SM Bart od wzorca w każdym roku 2020-2021 i rozkładając to te wyniki również w dwuleciu. Patrząc na plon ogólnej suchej masy w porejestrowym doświadczalnictwie odmianowym coboru PZPK w grupie średniopóźnej w latach 2020 i 2021 widzimy, że kolejno odmiana ta osiągnęła 106% wzorca w 2020 roku i 102% wzorca w 2021. Również bardzo dobry rozkład plonowania w poszczególnych lokalizacjach stacji doświadczalnych oceny odmian, co pokazuje załączona tabela na slajdzie. Odmiana SM Bart. Nowość w ofercie firmy Osadkowski VO 250-260, wysokowydajna kiszonka, śmiało mogę powiedzieć, że w dobrym tonie.